Parówki nowojorskie z zakładu przetwórstwa mięsnego JBB Józef Bałdyga dla mnie są wyjątkowe, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że są niespotykane i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja miałam bardzo duży problem z ich kupieniem. W sklepach i masarniach w mojej okolicy nawet o nich nie słyszano, nie spotkali się z tą nazwą też moi znajomi, a że komuś obiecałam, to musiała je zamówić przez internet. Drugim powodem jest ich bogate wnętrze i nie chodzi mi o to co teraz widać, ale o listę składników, bo na opakowaniu wyszczególniono ich aż 25. Nie spotkałam się jeszcze z dłuższą listą na parówkach, a wy? A najciekawszym ze składników są chyba przetworzone morskie wodorosty, które wpływają na strukturę, konsystencję i zapobiegają rozwarstwianiu. Jak zawsze napisałam do producenta kilka pytań, na odpowiedź czekam już prawie miesiąc, więc chyba się nie doczekam. Kojarzycie parówki nowojorskie? Czy u Was też ich nie ma?